No i co? Czemu jeszcze zamknięte? Przerwa obiadowa. No co? No nic. Piwo. Jakie? Wybierz jakieś. Drugie dla ciebie. Ja nie piję. No i Madzia. Co chcesz? Nic. Nic? Skąd ja wezmę na to kasę? Cześć, co jest? Cześć, nic. Cześć, Anita. Cześć. Co, chcesz umyć samochód? A ty chcesz umyć mój? Ciekawy jaki. Ten. Powiedz mi, ale tak szczerze, bawicie to? No, bardzo. To jak przestanie, to się odezwij. Kupiłem ci loda. A co, kurwa, jestem jakaś latka na szkolnej potańcówce? Artur! No? Naprawdę? Chcesz się spróbować z synem rzeźnika? Artur! Zaraz wracam. Wiesz, co ta ręka potrafi? Oprócz brandzlowania to już chyba nic. Umiesz powalić młotem byka? Dawaj, dawaj, nie marudź. Nie będziesz miał do mnie pretensji, jak ci połamie rękę. Długo jeszcze? Chwila! Oddajesz się? Pojebało cię! Co mi pojebało? Ile mam czekać? Chyba ci już kurwa zupełnie na dekiel wali od tego solarium. Chodź, pokażemy się ojcu. Nie idę. Idziemy razem. Sam se idź. Tak? Cześć, tato. Cześć. Miałeś być godzinę temu. No ale korki są na mieście. Gdzie Anita? W samochodzie. Znowu żeście się pożarli, tak? No daj spokój, tato. Słuchaj, ja muszę teraz lecieć. A ty weź tam skocz do rzeźni, pomóż temu Wojciechowskiemu. Bo tylko jeden się został. Teraz? Nie, cholera, jutro! Cześć. Cześć. Kurwa z tym krawatem, no! No. Nara. Pa. Co
Artur, pożycz samochód. Teraz? No nie, na weekend. Chyba oszalałaś. Ej, no weź, no proszę cię. Dziewczyno, to poproś starego, niech ci pożyczy. Widzę, jak mi daje swoją BMW-kę. Jak ledwo kasę od niego mogę jakąś wziąć. Ej, to by da, jak będziesz potrzebował. No proszę cię, no pożycz mi, no. Dziewczyno, ja potrzebuję cały czas. No tak. Ej, całą sobotę będziesz leżał przed telewizorem. No to Michał. No, Michał, Michał. Cześć. Wiesz co, sprawdzałem to Bożkowo. Całkiem niezłe miejsce, no. Zarezerwowałem już noclegi, tylko jak będzie z hajcem? Ale nie, to załatwię jakoś, tylko największy problem jest z samochodem. Nie wiem, czy w końcu Artur mi pożyczy, czy nie. A co, będzie fura? No mam nadzieję. Jak nie da, to będzie miał problem. Wydam go do ojca Swetu. Tak, jasne. On powie, że ty wciągasz. Zresztą chyba wasz stary już nieraz go przyłapał, nie? I co? Nic. No ojciec sam nieźle wciąga, ale jakby się dowiedział, że jego synek handluje, to Arturo miałby przejebany. Ty kurwa, ale fura. Ile dałeś? Chwila strachu. Co? Zajebałeś? Ja pierdolę. Zajebałeś samochód. Kurwa, i co teraz? Jak to co? Nic, no co ma być? To co, będziesz tym jeździł? Nie kurwa, rozpierdolę o pierwsze lepsze drzewo. Ale co z pałami? Luz, przecież nie będę się wypuszczał na miasto. Pojeżdżę trochę, potem się zobaczę. Weź się gardę. Przecież nie masz prawa jazdy. To ty masz. Dobry będzie. Na balety, nie? A jak? Zostaw. Zmywasz się? Tylko do babci, znaczy na babci po leki pojadę. A co z tym prosiakiem powieszonym? No ale ja... Ale zaraz wrócę, zostanę dłużej. Ja? A z ojcem gadałeś? No ale jak? Ale ja pojadę tam i z powrotem. No. Szybko. Tylko szybko! Halo! Już jadę! Koksaglan? Nie mam gdzie zapisać! No ale jak to jest na receptę, to ja nie mogę!
i nie zanosi się na żadne zmiany. Upały mają potrwać co najmniej do przyszłego tygodnia. W oczekiwaniu na kropelkę deszczu, piosenka. Cześć, Madzia. Cześć. Słuchaj, nie wybrałabyś się ze mną na balety? Kiedy? Nie wiem. Dzisiaj. Co? Nie, nie mogę. Muszę tutaj siedzieć. Ale chyba nie będziesz siedzieć całą noc. O której zamykasz tą budę? Nie wiem. Po 8. Dobra, to przyjadę po ciebie o 8, co? A skąd masz samochód? Ja kupiłem. 93 rocznik, 2,5 litra. Chcesz zobaczyć? Nie. No chodź. Nie. No chodź, Magda. Chodź, chodź. No, tak ma być. To gdzie jedziemy? Chyba żartujesz o sklep? A co, nie możesz zamknąć na chwilę? O której masz przerwę obiadową? Nie wiem. Gdzieś za godzinę? To zrób teraz, przejedziemy się. A gdzie pojedziemy? Tak sobie pojeździmy. No dobra. Weź parę browarów. I co? Niezłego makopa, nie? Średniego. Co ty gadasz? Tak naprawdę to nie ma się czym podniecać. Może chcesz sama spróbować, co? Nie, nie mam prawa jazdy. Ja też nie mam. Zresztą kto ci to złapie? Nie, bez sensu tak ryzykować. Słuchaj, chodź pojeździsz sobie, zobaczysz jak się go ekstra prowadzi. Nie chcę, no. Że nie chcę. No chodź. Słuchaj, najpierw sprzęgło, potem przekręcić kluczy. Wiem, wiem, nie jestem idiotką. Ty jeździłaś kiedyś? Nie widać. Dziadek mnie uczył na traktorze, jak miałam 6 lat. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale to raczej nie przypomina traktora. Ej, słuchaj, tutaj trochę zwolnij, bo są wertepy. A co, boisz się? No tak, o samochód.
Magda? Ej, przestaniesz się popisywać? Jeszcze nie. Ej, hamuj! Hamuj! Ja pierdolę, no. Ale haka, nie? Tak cały dzień, kurwa, hakać. No chuj on tam plewi. On patrzy się. Sobie, że jak mi pieprzyłeś, to będziesz dostawał piwo na krechę. Tak? Tak. Tak? Tak. Madziu. Dzień dobry. Dobry. Dwa piwa z lodówki. Tylko w butelce. Na zeszyt.
Nie rozumiem, dlaczego Kisała woli zatrudniać tego debila. No to przynajmniej jest pewne, że nic mu nie zginie, nie? Ty nie rób ze mnie złodzieja, dobra? A to? To co, w prezencie dostałeś? To zamknij się. Ty, ale leje, nie? Hmm. Tak, tato, chcę wyjść wcześniej. Tak, tato, ale tu już jest wszystko zrobione. Wiesz, Anita mi tu marudzi, że codziennie przesiaduje po godzinach. To jej zrobię niespodziankę, wiesz. No. Tak, tak. No, no. Pa, pa. Pijesz? Nie, dziękuję. Pijesz, pijesz. Nie mogę, nie mogę. Jak ja później będę rowerem wracał tak? Dużo ci jeszcze tam zostało? Tylko posprzątam, Hubert poszedł do domu. Ale dam sobie radę. No, to... Pozamykaj, jak skończysz. Ja muszę lecieć do domu, bo ta moja się już, wiesz... niecierpliwi. Dobra, pozamykam. Kurwa. Jesteś chory? O co ci chodzi, debilu? O co ci chodzi? Kurwa. Co ty się pierdolisz w naszym domu? W jakim domu? Chyba ci się coś pojebało, to nie jest nasz dom. Co w ogóle mamy ze sobą wspólnego, co ja i ty? Kurwa. O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Przez tą kokę masz breje zamiast mózgu. Nie jestem twoją własnością. Chyba mamy jakiś układ, nie? To znaczy, że możesz się pierdolić z kim popadnie, tak? No między innymi. Tobie nic do tego. Słuchaj, jeżeli tutaj mieszkasz, to przynajmniej nie rób tego... Nie rób tego na moich oczach! Spierdalaj! Mieszkam tutaj dlatego, że ty mnie o to poprosiłeś. A ja byłam taka głupia, że się na to zgodziłam. Mam dosyć udawania przed twoim ojcem twojej super dziewczyny, rozumiesz? No. Ale takie życie ci odpowiadało. Ty chuju ty! Co ty sobie kurwa myślisz?
Cześć, babciu. Siadaj, przygrzej się zimę. Ja sam odgrzeję, daj. Gdzie opadł? Tam jest ręcznik. Co tam? Kupiłem schab. Schab? Dobrze, był do lodówki. Będzie na jutro na obiad. Zrobię schabowe. Dobrze. Co babcia czyta? Czytam o cukrzycy. Tu pisze? Tak. Co było w tym liście? Jakim liście? No w tym wczoraj listonosz przyniósł, położyłam ci w ganku. Co ci tam ta Kaśka napisała? Agnieszka. Każda dziewczyna to Kaśka. Drogi Jarku, hej. Przyjeżdżam w czwartek. Cieszysz się? Nie babcia, ja. Może w końcu uda nam się wybrać w te obiecane góry. Będę spakowana. Całuję, Aga. Babciu? No, słucham. Bo ja wypłatę dostanę za 2 tygodnie. A potrzebowałbym trochę wcześniej pieniążki. No to powiedz, że chcesz pożyczyć od babci. No, pożyczy babcia mi? Ile zależy? Trochę. No to znaczy się trochę, ile? No nie wiem, ile babcia ma. 10 złotych, 20. Jaką dychę, to za mało, no. Stówę? Stówy może nie będę miała, nie wiem. Zobaczę. O. To wszystkie. 60. No muszę na chleb zostawić sobie jeszcze. Ale przecież kupiłem schabowy. No samym schabem nie będę żyć, nie? Tylko chleb jest potrzebny. Ja babci za 2 tygodnie oddam. Dobrze, dobrze, nie boję się. Jedziemy w góry. W góry? Po co w te góry? Nogi połamać? Ale przecież będziemy chodzić, babciu. Babcia jeździła w góry? Za moich czasów to... Było ciężko. Nie było takich warunków jak teraz. To dobrze.
Jedźmy gdzieś. A co teraz? No, może witamy teraz. Gdzie chcesz jechać? Gdziekolwiek. Byleby nie siedzieć w tej dziurze. No dobra, możemy gdzieś pojechać tam. Ale ja mówię o takim wyjeździe na zawsze. Nie, no nie wiem, Madzia, co ty? O co ci chodzi? Nie chcesz być ze mną? Ech, no Madzia, no przecież jestem, co? Ale ja mówię o takim byciu naprawdę, a nie o tym, żebyś się tylko ze mną pieprzył. Dobra, okej! Okay. Jak już wyjedziemy, to co my tam będziemy robić, co? A tutaj co masz do roboty? Pewnie, że mam co robić. Jakbym chciał, to mógłbym pracować w rzeźni u Kisały. To czemu nie pracujesz? Ale co to za problem jest? Hubert! Weź się za trybowanie, bo nie zdążysz. Ty, Jarek, możesz na chwilę, mam sprawę. Jestem zajęty. No chodź na chwilę. Hubert, ja zaraz przyjdę. Cześć, Wojciechowski. Ja mam samochód. No. I? No ja mógłbym nim trochę pojeździć. To znaczy, no z mięsem.
co ja do tego mam? Ja potrzebuję roboty, no a nie znam tutaj nikogo poza tobą. Może mógłbyś tam pogadać z tym Kisałą, co? Nie wiem, co ja mu powiedzieć. No, że mam samochód i mogę trochę pojeździć z mięsem, popracować dla niego. Co ty sam nie możesz mi powiedzieć? Aha. Nie, no dobra, jak nie, to nie. Po prostu potrzebuję trochę kasy. No ale ja też mam nieciekawą sytuację teraz, nie? To się boję, że mnie wywalą. Ale co, za to, że się go spytasz? Aha, już wiem, o co chodzi. Po prostu nie chcesz, żeby Kisała myślał, że masz ze mną coś wspólnego, tak? Żeby myślał, że się zadajesz z bandytą i złodziejem. Okej, już wiem, o co chodzi. Tak? O to chodzi? Jesteś już? Dobry. Siadaj. Jezu, jak dzisiaj grzeje. Grzeje. Sprawa jest dosyć przykra, wiesz? Dla mnie i dla ciebie. Co się stało? Tak. Słuchaj, zginęła mi koperta. Leżała tutaj na biurku. Było w niej, ja wiem, jakieś 4,5 tysiąca złotych. Ojejku. Ale przecież... No ale przecież pan nie myśli chyba, że ja wziąłem. Nie wiem, stary. Ty miałeś tutaj dostęp. No ja nie jestem złodziejem. Czy ja powiedziałem, że ty jesteś złodziejem? Może wziąłeś przez przypadek, może coś ci się pomyliło. Wiesz, może ci się koperta spodobała. Ja nie wiem, no poszukaj. Ale ja nie wziąłem tych pieniędzy. Nawet przez przypadek. Słuchaj, Wojciechowski, zrobimy tak. Ja teraz na godzinę wyjdę. Wiesz, tam mam taką jedną sprawę do załatwienia na mieście. A ty przez tę godzinę będziesz miał czas, żeby zastanowić się nad tym. Ale przecież... Czekaj. Żeby sobie to wszystko przemyśleć. Może ci się coś przypomni. Nie wiem. I wtedy wiesz, jak znajdziesz tę kopertę, to wiesz przecież, gdzie ona leżała i odstawisz ją w to samo miejsce, będzie okej. No. Ale to jest nieporozumienie. Ale nie śpiesz się, stary. Masz na to całą godzinę. I najważniejsze, więcej już nie wrócimy do tego tematu. Obiecuję ci. No. Zastanów się. Strasznie.
Pojechałbym zorać! Ale po tej ulewie w nocy to się tylko zakopie traktorem. A co ty tam tak orzesz, co? Jak to co? Pole. No ale po co? Co ty się z chujem na rozum pozamieniałeś, że mi takie pytania od rana zadajesz? Zastanawiam się tylko, jaki sens ma takie jeżdżenie dla samego jeżdżenia. Przecież i tak nic nie siejesz. Kto ci taki głupot naopowiadał? A co ostatnio posadziłeś, co? Pole nie może stać ugorem. Się nie sieje, ma być zaorane, nie? A kto mi potem dotacje z Unii Europejskiej da, ty? Twoja stara. No, i gdzie pojedziesz? A co cię to obchodzi? Już dawno powinnam to zrobić. Źle ci było? Żartujesz? To był koszmar. Nie męczy cię to? Co? To, że przed wszystkimi udajesz, że jest okej. A co? Mam zafundować ojcu kolejny zawał? Ja w dupie mam twojego ojca. A twoi rodzice? Oni mają to też w dupie. Mają swoje problemy. Tylko, że przez 10 lat myśleli, że się hajtniemy. Artur, wiesz, że prędzej czy później to powinno się skończyć. Ja wolę prędzej. Czekaj. Ojciec. Cześć, tato. Co jest? Jest sprawa. Cześć. Cześć. Gdzie Krzychu? Gorące dzisiaj, nie? No. Słuchaj... Mogłoby popadać. Słuchaj, jest do przytulenia niezła kaska. Co jest? Siadaj, jak chcesz zarobić. Wojciechowski podpierdolił ojcu kasę. Miało być na wypłaty dla wszystkich. I nikt nie dostanie ani grosza. Co mnie to, ja u was nie robię? Ale możesz dorobić. Skurwiel nie chce się przyznać. A wiadomo, że to on? Jak się przyzna, to będzie wiadomo, nie? To co? Przyzna się. No, to chciałem usłyszeć. To co? Ile? $500 na głowę. Spoko. No. Cześć! Gdzie jedziesz?
Do sklepu, a co? A nic! A my też! Poproszę mleko i ser żółty w kostce. Tylko proszę nie kroić. Dobry. Dobry. I reklamówkę. Proszę. Ja krowę poproszę. Mogę na zeszyt prosić? No dobrze, Wojciechowski. To jeszcze budyń. 7,50. Nie ma Magdy? Do widzenia. To poproszę tą flaszkę. 30. A jutro będzie? Zenia. Wojciechowski. Co? Pomożesz nam? Z czym? Nie mówi się z czym, tylko sikam. Zawieziecie mnie później, pod sklep? Bo tam rower zostawiłem. Przecież się nikt nie ukradnie. Dobra. Twoje zdrowie, Wojciechowski. Wasze. No dobra. Idziemy. Chodź. Coś ci pokażę. No, Wojciechowski, zaczynasz. Ale co? No, dół trzeba wykopać. Jaki dół? Po co?
No nie zadawaj głupich pytań. Miałeś nam pomóc? Wypiłeś. To teraz kop. No ale dół w środku lasu bez sensu. Ale na łące to z sensem. No, kop, kop. Tu? O, może być tu. Przepraszam, nie będę tego robił! Gąsior. Kurwa, robię to, co się kurwa każemy, albo powiesz, gdzie są pieniądze Kisały. Uspokój się, Gąsior! Posłuchaj. Nie chcę nam się tutaj sterczyć. Musi się ciebie wypytywać. Powiedz nam. Co to za zabawa? To nie jest zabawa. Pierdolcie się obaj! Kurwa, Gąsior, pojebało cię? Nie widzisz, że się kurwa z nami bawi? Mieliśmy go tylko kurwa postraszyć, a nie spuszczać w pierdol. Zobaczysz zaraz, jak będzie śpiewał. Ty! Wojciechowski! Przypomniałeś coś sobie? Nie zabijajcie mnie. Co on kurwa głupi jest? Kurwa. Wojciechowski! To nie wiem, to ci Kisała nagadał, ale nie wziąłem żadnych pieniędzy. No kto wziął te pieniądze? Przecież każdy mógł wejść do biura. Skoro każdy mógł wejść do biura, to co? Nigdy cię nie kusiło? Nie. Dlaczego? Bo nie jestem złodziejem. Jesteś. Jak każdy w tej pieprzonej wsi. Gąsior. Posłuchaj, no. Może to nie on. A kto? No nie wiem kto, ale może nie on. Ty kurwa! Łap go! Kurwa! Gąsior! Ja wam oddam wszystkie pieniądze. No i co? Nie można tak kurwa było od razu? Słuchaj. Pójdziesz jutro z samego rana do rzeźni. I oddasz pieniądze, zrozumiałeś? Zrozumiałeś? Tak. Wracamy.
chodźcie. Dobry. Dobry, dzień dobry. No, siadajcie. I co? Oddał? Była tutaj dzisiaj rano jego babka. Przyniosła część, powiedziała, że resztę odda później. Jak to jego babka? A on? Nie wiem. Może się wstydzi pokazać. Dobra. To dla nas. No co? Gówno. Co z nim? Ej, chłopie, co jest? Nic, nie podoba mi się to. Co ci się nie podoba? Pieniądze ci nagle zaczęły śmierdzić, czy co? A co ty myślisz, że ty jesteś lepszy ode mnie? Albo od tego gnoja, co kradnie wśród swoich? No to się tak, kurwa, patrzysz! Wypierdalaj stąd! Że to tak wszystko wyjdzie, naprawdę. Ja chciałam oddać wszystkie te pieniądze niedługo. Potrzebowałam tylko na wyjazd, na weekend. Magda! Magda! Magda wyjechała do Wrocławia. A jakiś telefon do niej czy coś? Nie mam. Thank you.
myślę.